Cześć. Z tej strony Dominik Patryk. Dzisiaj właśnie wróciliśmy z Biedronki, z pewnego sklepu, zaraz powiem jakiego. Powiem tak, byliśmy w Biedronce, ale wcześniej byliśmy w Rossmanie. A uwaga, w Rossmanie, tak samo jak i też w Oshou, są kolekcjonerskie koszulki. Znaczy w Oshou tam z Angry Birds, Space czy coś takiego. Ale w Rossmanie są kolekcjonerskie koszulki, to w tym jedna gra, jak zobaczyłem, z gry jednej takiej, bardzo fajna. I właśnie zaraz pokażę ją i przedstawię wam co tak o niej. No dobrze, no to dalej teraz przejdziemy. Koszulka jest z gry, mianowicie chyba tylko z jednej jako taką gry, bo tam było z Monster High, jakiś Spell lub coś takiego. A ta koszulka jest, uwaga, znanej dość gry na PlayStation, na PC też chyba jest. Raczej tak. Skylanders, to jest Skylanders Giants. Fajna bluzka, to jest oficjalna bluzka za 20 zł, pomyślcie, za 20 zł na level 77 zapłaciliśmy za to, nie wiem, tam moi koledzy zapłaciliby tam na tym level 77 za jakieś kolekcjonerskie bluzki tam z 70 do 50 zł, coś takiego, a my ja za to kupiłem na Rossmanie 20 zł, w Rossmanie, tak samo poszło tam z Angry Birds. No to tak, przejdźmy do samej koszulki. Jako ta grafika, fajnie wykonana, bardzo takie fajne dotyku. Dobry nadruk, fajny, delikatny, taki się ślizga. Materiał koszulki no, nawet dobry, bardzo taki fajny. Tutaj jak widać mamy Skylanders Giants i tu mamy to logo takie. I co możemy tutaj zauważyć, nie wiem czy będzie widać, bo ta kamera słaba, 6-calowa, tu pisze, mniejsza z tym, tu pisze 2013, o tu. Activision Publishing Inc., czyli Activision. Rozmiar to jest 152 cm na 12 lat, ale to tak pierniczo głupoty, no, w zależności jakich to jest chudy, czy jak gruby, czy coś takiego. Dalej, tu mamy metki. I teraz tak, no to koszulka z tyłu, nie ma żadnych dodatkowych nadruków, z przodu tylko jeden nadruk. Tutaj jest, pisze, że 12 years, no chyba to nie widać, no sama ta. A tutaj mamy właśnie firmową. To chyba z bawełny koszulka. Tu mamy firmówkę, że pisze, że Skylanders, Giants, oto. I tu z tyłu pisze, o właśnie, to można zobaczyć, Activision. Czyli to jest oficjalna, pokazuje nam, przy jakim produktem mamy do czynienia. No to tak wygląda. No to przejdźmy, no to tak sama koszulka, z ostatnimi wieszach. Tak wygląda, zaraz będzie pokazane za niedługo, jak ta koszulka się prezentuje na w ogóle ciele człowieka. Normalna, zwykła koszulka. Dobra, jakościowo pachnie proszkiem do prania. Nie wiem dlaczego, no dlatego że to w Rossmanie jest sporo tych proszków, chemikaliów. I teraz tak. Mam nadzieję, że tak. To jest wiesz, tutaj mamy logo Skylanders Giants. Tutaj właśnie nie będzie widać, ale od tutaj mamy nadrukowany numer seryjny. O zaraz, tu. Tu mamy numer seryjny, czyli ja mam akurat akurat mam 38 sztukę na koszulkę, 38 koszulkę na możliwych 2012. Jak chyba to jest numer seryjny. No raczej tak. Tak mi się zdaje. Wieszaczek jak zwykły wieszaczek plastikowy. No to tak ta koszulka wygląda. Teraz pokażemy, jak ona wygląda na człowieku. No to jak widać, tak koszulka się prezentuje. Wygląda jak ona fajna, nawet bardzo. Super. Jak najbardziej się spróbuję zaopatrzyć tą grę. Skylanders Giants bądź Skylanders zwykłe. Fajna gierka. Może jeszcze figurkę jakąś. Tak, no to tak wygląda dobrze. Ja nie jestem jakiś tam gruby, to akurat akurat nie mam akurat 12 lat, jeżeli chodzi o to. Dobra, jest koszulka, fajna, fajnie leży, fajnie wygląda, będzie czym poszpanować. A więc tym kończymy nasz filmik i jeszcze zapowiem, że zaczniemy może dodawać kolejne filmiki, ale szkoda, bo się właśnie kończą wakacje, ale jeszcze spróbujemy coś dodawać. No to cześć!